Byli przedstawiciele służb mundurowych, ratownicy, organizacje społeczne, a przede wszystkim ludzie dobrej woli. To z ich inicjatywy po raz kolejny ruszył mikołajkowy rajd uśmiechu, który, jak wskazuje nazwa, ma wywoływać radość i zadowolenie. Skąd pomysł na taką akcję? Z serca, z chęci dzielenia, serdeczności, której czasami nam wszystkim brakuje. Ten dzień to uzupełnienie tego wszystkiego, tych naszych wszystkich ludzkich braków. Byśmy dzisiaj, tego dnia, bo tak go sobie wyznaczyliśmy, dać siebie wszystko co dobre, wszystko co piękne, wszystko co szczere. Zawsze chętnie pomagamy, zawsze niesiemy tę pomoc. Dzisiejsza pomoc jest stworzona ku temu, żeby nieść ten pozytywny duch energii. Bywając tutaj w szpitalach jako transport medyczny, transport sanitarny, wiemy z jakimi problemami się borykają pacjenci. Wiemy jak to jest ważne, żebyśmy my również byli przy takim wydarzeniu. To bez wątpienia się udało. Z naszą kamerą odwiedziliśmy świętego Mikołaja podczas jego wizyty w mazowieckim szpitalu specjalistycznym. Było głośno, efektownie i przede wszystkim radośnie. Korowód świętego Mikołaja stworzyło kilka pojazdów, a sam Mikołaj przyjechał na saniach. Były piosenki i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Dla dzieci to wielka radość. Myślę, że każdy z nas czeka na Mikołaja, a dzieci w szczególności. Bardzo się cieszymy, że Mikołajowie weszli na oddziały dziecięce. Dzieci lgnęły do nich, uśmiechały się. Na pewno w tym czasie zapomniały o chorobie i o bólu i o cierpieniu, które no niestety ich spotkało w ten zimowy czas. Podczas sobotniego rajdu ekipa świętego Mikołaja odwiedziła też młodych pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiego Centrum Onkologii. Zwieńczeniem imprezy był finał na parkingu przy ulicy Toruńskiej.